Witam serdecznie. Dzisiaj ruszamy ze Świeradowa do chatki Górzystów, a zaczynamy start spod ośrodka Czeska Słowaczka czerwonym szlakiem. Po drodze mijamy krzyż, gdzie niedawno zmarł człowiek na szlaku. Stok Izerski jest prosięty w całości Lasem Świerkowym. Pod szczytem na wysokości 1060 m nad poziomem morza, na północnym z boku znajduje się schronisko PTK na Stoku Izerskim. W czasie dochodzimy do górnej stacji wyciągu gondolowej na Stoku Izerskim. Tak? Tak. O tym tak nie. Tylko? No jak górolki zakopane. Tak. A ojro? Tak, tak, tak. Stójcie, ja tak fajno was nagram. Będę miał was w filmie. Pozdrawiamy serdecznie. 8 lipca 2023. No co? To się nagrywa, prawda? Tak, tak. W tym miejscu wkraczamy na stary szlak czerwony, który prowadzi na Polanę Izerską. Piękne widoki wynagradzają nam wejście na ścieżkę, która prowadzi na Polanę Izerską. W dole widać Radów, Karkonosze. W tej chwili wkraczamy na stary tor narciarski Orczykowy.
Kiedyś w planach była budowa tego toru, ale po kryzysie światowym wszystko zostało wstrzymane. Miał tu powstać kompleks narciarski. Po minięciu Polany Jezierskiej wkraczamy na Halę Jezierską, położona na wysokości 840-880 m nad poziomem morza w Dolinie Izery. Ze względu na najniższe średnie temperatury roczne, Hala Jezierska uważana jest za polski biegun zimna. Rekordowe temperatury zanotowano 29 grudnia 1996 roku, a wynosiła -36,6 Celsjusza stopni, a 3 lutego 2012 roku -36 stopni. Roczna suma opadów wynosi 1500 mm, w przybliżeniu tyle, ile w Karkonoszach i w Tatrach. Powoli dochodzimy do celu wędrówki, schronisko Chatka Górzysta. Jest jedynym z obiektem ocalałym ze zniszczonej w latach 50. XX wieku wioski Gros Izer. Będąc w tym miejscu, nie zjeść słynnego naleśnika z jagodami, to byłby grzech. Do Chatki Górzystów prowadzą wygodne, utwardzone drogi rowerowe i piesze, m.in. ze Świeradowa Zdrój oraz piesze szlaki turystyczne i narciarskie. Do Świeradowa wracamy szlakiem niebieskim, gdzie zostawiliśmy samochód, i do zobaczenia na szlaku. Na tym kończymy naszą wędrówkę.